Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzisiaj zaburzamy naszą sobotnią rutynę i nie jedziemy na rynek. Będzie coś nieco bardziej ekstremalnego, żeby na to przygotować rodziców. To siadam za kierownicę i ja ich wiozę. Co będziecie robić? Ja nie chcę o tym mówić, niech on powie. Co wy myśleliście? Usiądziemy komuś na kolanach. Tak. I wyskoczymy z nim z samolotu. O! No czemu nie? Ale trenowaliśmy już do tego. Przede wszystkim krzyk. Bo to jest coś, nad czym. Jedyna rzecz, nad którą będziemy mieli kontrolę. 3, 2, 1. Dobrze, dacie radę. Ja dzisiaj jadę jako widz, także jestem na uprzywilejowanej pozycji, będę tylko przeżywać wewnętrznie. Będziesz mnie słyszeć na pewno. Stresować się najbardziej ze wszystkich. Dam, 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 dam. Jesteśmy na miejscu. Tu nie trzeba nic podkręcać. Luzik. Ja już nie wiem, co wybraliśmy. Czy to jest na pewno skutko do chyba mam, czy to jakieś spa? Chyba spa. Z pizzą. Czekamy, aż będzie bzyczeć. Wtedy nam coś pewnie przyniosą dobrego. Ale czad. Zaraz będziecie bujać w obłokach. Nie wierzę. Ja nadal nie wierzę. Sznurujesz spadochron? Tak. Spadochrony? Szkolenie. Nie ręczę za te relacje, bo już mi ręce drżą niesamowicie. Ja się stresuję bardziej niż przed własnym skokiem. I czas na szkolenie u taty. Jeszcze nie skoczyli, już udzielają wywiadów. Dobra, czyli co, spełniacie swoje marzenia, tak? Tak. Tak. Nie wiem, czy to do końca takie marzenia już teraz, dzisiaj akurat to nie wiem, ale... Ale wczoraj jeszcze było. Wczoraj jeszcze było. Ale marzymy, żeby to przeżyć. Przeżyjecie, nie, przeżyjecie. Będzie świetnie, mam nadzieję. A pewnie. Tyle rzeczy robiliśmy, nie? Damy radę jeszcze. O, słodziaki. A szkolenie było? Było. Wiecie, co jest najważniejsze? Miłość. Prawda? Tak. Pytałam o kwestię szkoleniową, ale oczywiście najważniejsze w życiu jest miłość. Co do kwestii szkoleniowej, najważniejsze jest... Żeby się wyluzować. Dobrze bawić. No właśnie, szłam w tym kierunku. Tak, najważniejsze jest, żeby się dobrze bawić, więc się bawimy na 4000. Jejo. Piąteczki. Nie wiemy do końca, co wy do nas mówicie jeszcze. Pa! Chyba dobry ze mnie stalker, bo już wiem, gdzie idę. Dokąd mogę dotrzeć. Hej! Kocham was!
dobra, ja przyjechałam wspierać rodziców, a nie pomyślałam, żeby ktoś jeszcze przyjechał ze mną, bo ja tu teraz zostałam. Ja w tym momencie nawet nie widzę samolotu. Domyślam się, że muszą się wzbić na odpowiednią wysokość, prawdopodobnie nad chmury, które właśnie widzę. Czekam. Okej, są z panochrony. Nie przeliczyłam, ile ich powinno być, ale ważne, że są. Szukamy czarnego ze złotym wieńcem. Słowo wieniec naprawdę jest niepokojące. I niebieskiego. Tam chyba jest niebieski. Czarny. Ojej, tu jakieś bączki. To wiem, że nie moja mama, bo prosiła, żeby nie robić bączków. No dobra, wypatrujemy zatem na razie niebieski. A czemu czarnego nie widzę? Jest to niepokojące. Szukamy dalej. Ten? Może ten jest niebieski, a ten czarny? Kurde. Gdzie ja mam patrzeć? Ten nie. Tamte może to. Ale pewności nie mam. Tamten chyba, o. Ze złotym. To może być mój tata, a to może być moja mama. Tylko czy cała, calutka, przysięgam. Okej, okay, pierwsi lądują. Ale bez pasażerów. Mam nadzieję, że pasażerowie nie wylądują obok. Tam chyba jest samolot, którym lecieli. Niesamowity widok w ogóle. Obstawiam, że to jest moja mama, a tu tata. Ale pewno nie jestem. Serio jestem ciekawa, czy ja się bardziej stresuję, czy rodzice. Możliwe, że zaraz będą lądować, chyba tak. Nie, to nie oni, to są pojedynczy skoczkowie. To w ogóle nie. Totalnie. Obstawiałam, że to te dwa spadochrony, ale to są pojedyncze osoby. To jest grane. Halo. Czy to możliwe, żeby to nie była ta ekipa? Ja muszę to przeżywać drugi raz, naprawdę. To serio nie była ta ekipa. Przysięgam. Znaczy, teraz już mam taką nadzieję, bo rodziców nie widzę. Tutaj już startuje kolejna ekipa. A naszej jeszcze nie widać jednak. Czekamy, czekamy. Widać dwa, pierwsze trzy spadochrony. I ja nie mogę. To mogą być oni tym razem już. Jestem prawie pewna. Gdzieś nade mną. Tutaj spora grupka. Wydaje mi się, że tutaj jest niebieski, czyli to może być mama. I może, nie. Może tam być czarno-złote? Nie, tam jest jedna osoba. Czyli tu chyba skoczkowie pojedynczy. Czyli gdzieś tutaj. Obstawiam, że niebieski i czarno-złoty. O Jezu, czy to mój tata właśnie jest do góry nogami prawie? Pierwszy skoczek z tej ekipy ląduje. Ta stojąca? Tak. Obłęd. Okej. Okay. To możliwe, że była kołamerzystka mamy albo taty, bo są dwie dziewczyny, które skaczą specjalnie po to, żeby ich nagrać. Witajcie, ziemianie. Jak było? Super! Ziemia dla ziemniaków! Ustawcie się proszę jeszcze tylko szybciutko ładnie. Nie wiem. Do zdjęcia? Tu do mnie! Hello. Dobrze, dziękuję ślicznie. Ja dziękuję. Domka z kim leciała? Z Krzysiem, tak? O rany! Wylądował! To teraz jeszcze tylko się zastanówmy, czy mama również ma takie plany. O rany! Chyba mama jest tam. Niebieski spadochron. A tata już leży i wypoczywa. Ja tu miałam jeszcze większe emocje, bo włączyłam relację na żywo u taty na Facebooku. Chyba już ją wyłączyłam, pewna nie jestem. Tata już jest tutaj, a tu chyba zaraz wyląduje mama. Szkoda, że nie mogę tam pobiec. Mamie się chyba spodobało, bo najdłużej lata, o ile to Ola. Mam nadzieję, bo jeszcze jej tutaj nie widzę na dole. Tata już wylądował. Wow! Jest i lądowanie mojej mamy. Jest! Mam potwierdzenie. Ale czad. Kosmos. Będzie. Ja ją złapię. Wow! Jacie! Jest to genialne. Nie myślałam, że to tak, nie, to w ogóle nie można sobie wyobrazić. Jest obłędnie. Popłakałam się chyba w ogóle tam na górze. Po prostu nie wiem. Takie emocje. Co się dzieje? Czyli warto było. Warto było. Dzięki w ogóle bardzo za opiekę. Piąteczka, to było genialne, no dziękuję. Jak na pierwszy skok, jeżeli poszło, nie?
Po prostu już nic nie powiem. Nie, no świetnie, jejku. Dziękuję za spełnienie marzenia. W ogóle wam dziękuję, jesteście super i taka ekipa świetna. I dziękujemy katalogowi marzeń bardzo, bardzo. No i kocham cię, Krzysiu, chodź tu do mnie, chodź. Już jestem ziemianinem. Pierwszy buziak po lądowaniu. I wracają. Ja sobie po prostu postawię tę kamerę, bo ta ręka tak drży, że to nie ma sensu. Idą! Wariaci! Wow! Jesteśmy! Nie pozbyłaś się nas! Kurde! Jak was wykończyć? To się nie da powiedzieć. Pat, naprawdę. Gdybyś miał okulary, to przeczytasz, tak? Lądują już kolejni skoczkowie. Tutaj piękne certyfikaty. Jaka prędkość nie była? Wiem jak, ja miałam 220. Ładnie przy. Ale ten oczywiście tak? Zawsze lepszy. Ścigaliście się? Cięższy. Po prostu cięższy. Zaraz szybciej na ziemi. No, coś tacy rozkojarzeni jesteś. No to po prostu obłęd, ludzie! Warto! Wy nie wiecie w ogóle, o czym, jak sobie to wyobrazić, nie mogę sobie wyobrazić. To w ogóle nie ma się jak przygotowywać. Nasze krzyki w ogóle na nic nie pomogły. Nawet nie było was słychać. Zapomniałem krzyczeć chyba. A ja sobie raz wrzasnęłam i w ogóle gdzieś się rozeszło w kosmosie. Mówię, to nie, pogadam sobie z panem. Super, po prostu świetnie. Jesteście pusty. To ja też nadrabiam jedno marzenie. Z dzieciństwa nie pamiętam, żebym puszczała latawiec, a mam syrenkowy, dostałam na urodzinki. I myślę, że jest to idealne miejsce, żeby właśnie go wypuścić. Nie mogłaś nam go dać do tego skoku spadochronowego? Jako zapasowy spadochron? No. Syrena ze spadochronu. Właśnie podjechaliśmy nad Zalew Zegrzyński, dokładnie na parking, na którym planowaliśmy zatrzymać się na nockę poprzednio, jak byliśmy tutaj z Rafałem całkiem niedawno. Także wyskakujemy sobie tym razem na spacer nad wodę. To było poczekać, mamy przepyszne jedzonko na barce, także czas na obiadek z widoczkiem na Zalew Zegrzyński i być może na balon, którą mogą lecieć rodzice Rafała. Jest to bardzo prawdopodobne tutaj właśnie. Wróciłam do domu, ale nie na długo, bo właśnie mnie Rafciu porwał na randkę. Na randkę ci porwałem? No. Ja myślałem, że jadę sobie do militariów i daj obejrzeć graty. A myślałam, że potem mam randkę. Jak bo, już trzeba. Jem czekoladę, przepraszam. Bo w Łodzi jest festiwal światła w ten weekend. Siedzieliśmy o kinie i Rafał nadal jest za kinem. Ale ja myślę, myślałem, że kina możemy kina zawsze pójść. A akurat tylko w ten weekend jest festiwal światła w Łodzi. Może jakiś spacer? Może kino? Może. Zobaczymy. I mamy już relację, na razie słowną, czekamy na wideo i na zdjęcia rodziców Rafała, którzy lecieli dzisiaj balonem i prawdopodobnie to ich widziałam po drugiej stronie Zalewu Zegrzyńskiego. Śmigali, bardzo im się podobało, dostałem zdjęcia, no, także mega fajnie i nie wiedziałem, że można lecieć balonem nad samą wodą, żeby dotykać koszem tym od balonu powierzchni wody, także coś fajnego, że tak można nisko i też wysoko i fajnie. Czad. Mamy odlotowych rodziców. Zrobiliśmy zakupy i zaraz lecimy na spacer. Wreszcie podeszliśmy bliżej, bo ostatnio jak byliśmy w tym miejscu, to jeszcze tego czegoś nie było. Jesteśmy przy Pałacu Poznańskiego i jak się spojrzy w stronę hotelu Duro, piękne serce. Tak, ogromne, wielkie serce. Że ja mam taki wisiorek i jest takie samo serce od Rafała, dostałam na 16 urodziny. Ale ten wisiorek jest srebrny, a to serce jest takie, no cóż, imituje srebro, ale jest lustrzane, piękne, tak jest, także... Przejdziemy się, zrobimy foteczki i wszyscy sobie robią też foteczki. Muzyka.
Spacer, przeszliśmy Piotrkowską w obie strony i już jest przed pierwszą w zasadzie. I wypiliśmy jeszcze przepyszną kawkę z maka z mleczkiem i do tego ponczusie dwa z pączkarni, przepyszne stopy. I było takie jesiennie, a jednocześnie jeszcze nie aż tak zimno, chociaż szafcia tutaj opatuliłam, bo już jednak wieczór chłodny. Ja mam zawsze taki problem, że jak mam szyjkę odsłoniętą, to jestem szybko chory, dlatego mnie Ada uratowała. Tak, ale wieczór fantastyczny. Do autka. No i taka oto to była szalowa sobota.